przebywa nareszcie. Na szczęście zima, możemy wspomagać rucha jak rucha, ale jest śnieg. Suplementem diety wilgotny z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Kochamy polskie święta, bo czy są z barszczem, czy z grzybową, warne, czy wśród nocnej ciszy, takie jak zawsze, czy takie jak jeszcze nigdy. To są najpiękniejsze, to wyjątkowe. Jak żadne inne. A w Lidl na święta wyjątkowe okazje. Bo już od jutra świeży gulasz wołowy tylko 10,99 za 500 gramów. I aromatyczna kawa Bella Rum Gold jedynie 4,99 za 250 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. W Media Expert środa niskich cen. Markowe smartfony i tablety już od 299 zł. Media Expert. Dekretu Napoleona. W Carrefour znajdziesz wszystko, by wyczarować magię świąt w swoim domu. Zatem schab wieprzowy bez kości ma kosztować 11,99 za kilogram, a żurawina tylko 15,99 za kilogram. Oferta ważna w hipermarketach Carrefour do 6 grudnia. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Słodka stała się na rzecz. Przeczytajcie sztukę kochania i zróbcie to dobrze. Autopromocja. Książka sztuka kochania. Polskie Radio 24. Polskie Radio. Wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów czytamy przyczyny i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Zjewski sam przebiera się za dziurę daszka. Nie strata na Zegniera. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót. I leci. I są na chciałby tańczyć. Jeszcze dalej. Nie możesz przegrać. Jest przewaga niemal ku gości łodzi. Dalej Polki. Dalej do przodu. Odpychajcie równo, rytmicznie. Tańczem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Dobrze. Codziennie nie skończę, tylko mówię. Tutaj ciężkie ci pisze na telefony po włazi. Po. Autopromocja. To proszę hot doga. Jak one mają te zbliża się godzina 13. Nie, no to ja mówię o Tesco. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Tragiczny bilans wzrasta, nie żyje czwarty górnik, czterech wciąż szukają ratownicy w kopalni Rudna. Do Polkowic jedzie rządowa delegacja z premier Beatą Szydło na czele. My chcemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja na miejscu, chcemy porozmawiać z ludźmi, którzy biorą bezpośrednio udział w akcji ratunkowej. Nie żyje czwarty górnik z kopalni Rudna, miał 24 lata, po siebie opracował nieco patrząc. Prokuratura nie zdradza, czy USB po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Mieszkaniec w Toruniu, CBA, wzięło pod lupę. Koncert Stinga. Trwa dramatyczne wyścig o życie górników uwięzionych pod ziemią po ostrzącie w kopalni Rudna w Polkowicach. Zwłaszcza, że właśnie potwierdzono śmierć kolejnego z nich. To już, jak mówi dyrektor kopalni, Paweł Markowski. Czwarta ofiara, której ciało ratownicy wydobyli na powierzchnię. Wciąż ta akcja ratunkowa w kopalni jest trudna, prowadzona bez użycia maszyn i pod presją czasu. To pod ziemią nadal jest czterech górników. Wszystko, co dzieje się w tej sprawie, śledzi i analizuje dla Państwa nasz reporter. To był samoistny wstrząs górotworu, bardzo silny, który naruszył strukturę ścian kopalni. Dlatego ratownicy usiłujący dotrzeć do zasypanych górników nie mogą używać maszyn, muszą usuwać gruz ręcznie. W związku z tą tragedią część imprezy zaplanowane na Śląsku z okazji Barbu
złożyli jednego z pięciu poszukiwanych górników. Kilka chwil temu, jak informował dyrektor kopalni Paweł Markowski, ratownikom udało się do niego dotrzeć. Zmierza szefa rządu, a prezydent złożył kondolencje rodzinom zmarłych górników. Prokuratura kontynuuje przesłuchanie osób zatrzymanych wczoraj przez CBA we Wrocławiu. Dwie z nich są podejrzane o przyjmowanie łapówek, pozostałych dziewięciu o ich wręczanie lub o ich obiecywanie. Wśród zatrzymanych jest były opozycyjny działacz, były senator Platformy Józef P., który nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Śledczy natomiast nie odpowiedzieli na pytanie, czy po przesłuchaniu został on zwolniony do domu, czy nadal jest przetrzymywany. Najbardziej aktualny bilans tragedii to 4 ofiary śmiertelne, 4 poszukiwanych uwięzionych kilometr pod ziemią górników i 4 rannych, którzy przebywają w szpitalach. W drodze na miejscu są szefowa rządu i członkowie rządu. O skład delegacji, która przyjechała do tej drogi w Polskiej Radzie 24, informował rzecznik rządu spraw obecnych. Delegacji wezmał udział pan prezydent, szefowa gabinetu Rafał Bochenek potwierdził także, że w związku z delegacją dzisiejsze posiedzenie rządu zostało odwołane. Chcemy zobaczyć, jak mamy sytuację na miejscu, co prowadzi się z wybiorem poprzednich ratunkowej i koordynują tą akcję. Chcemy na bieżącym informację aktualną, co się tam dzieje, co pokazuje reformę, kolejne działania i kolejne decyzje. Tak jak mówię, wszystko trwało, także zgromadzenie organizowane przez kondolencje rodzinom ofiar złożył prezydent Andrzej Duda. Wyraził także nadzieję, że wykonał się wciąż poszukiwanych górników. Partii ratunkowej w Polkowicach udział bierze ponad 40 ratowników w Wielbicy. Konferencja premier Beaty Szydło planowana jest do połowy dni 14. Wszystkie trzy informacje i komentarze dotyczące tragicznego wypadku w kopalni miedzi w Polkowicach. W relacji naszego reportera Lucjana Osiówki dodam tylko, że konferencję premier Szydło, która przypomnę planowana jest na 14, będziemy dla Państwa transmitować. Długa lista pytań i wątpliwości dotyczących nadzoru nad śledztwem w sprawie jednej z największych piramid finansowych, jakie działały w Polsce. Dziś kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold i kolejni świadkowie, którzy złożą zeznania. Jej posiedzenie miało się rozpocząć godzinę temu, ale ze względu na przedłużające się głosowania na sali plenarnej, początek obrad się opóźnia. Kogo wezwali dziś posłowie? To pytanie do reporterki Polskiego Radia 24 Ewy Wasążnik, która jest na wiejskiej. To prokuratorzy z byłej prokuratury generalnej Ryszard Tłuczkiewicz i Piotr Wesołowski. Prokurator Tłuczkiewicz, w okresie którego będzie dotyczyło przesłuchanie komisji, był szefem biura prezydialnego prokuratury generalnej, a funkcję jego zastępcy pełnił prokurator Wesołowski. Jednym z tematów przesłuchań będzie zapewne, jak wynika z dotychczasowych prac komisji, kwestia losów pisma z końca listopada 2011 roku, które przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wysłał do prokuratora generalnego Andrzeja Sereneta. Pismo to zawierało krytyczne uwagi odnoszące się do dochodzenia prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, w tym również do decyzji o zawieszeniu tego postępowania. Pismo to jednak nigdy nie trafiło do prokuratora Sereneta, ale zostało przekazane do Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej. Ono z kolei skierowało dokumenty do zastępcy prokuratora apelacyjnego w Gdańsku, który miał objąć sprawę nadzorem służbowym. Cała ta wydłużona procedura znacznie opóźniła rzeczywiste działania prokuratury przeciwko nadużyciom założycieli i kierownictwa spółki Amber Gold. Przypomnijmy, małżeństwo P oszukało prawie 20 tysięcy osób na blisko 850 milionów złotych. Opóźniające się posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold w relacji naszej reporterki Ewy Wasążnik. Sejm skierował do pracy w komisjach projekty ustaw dotyczące reformy edukacji. Oznacza to, że przepadły wnioski Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej o odrzucenie rządowych propozycji w pierwszym czytaniu. Debata nad projektem odbyła się wczoraj. Reforma zakłada m.in. likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Zmiany mają wejść w życie od 1 września 2017 roku. Przed głosowaniem doszło do wymiany zdań pomiędzy przeciwnikami zmian w oświacie, a ich zwolennikami. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej mówiła, że szkołę można naprawić, nie niszcząc jej. Posłanka apelowała też do rządu, by wycofał reformę. Skupmy się na tym, co rzeczywiście świadczy o jakości polskiej szkoły. O tym, żeby ona była bardziej przyjazna, o tym, żeby kształtowała kreatywnego człowieka, o tym, żeby uczyła takich umiejętności jak praca w grupie czy komunikatywność. Tego oczekujemy po szkole. Państwo zamiast tego proponują nam
chaotyczną zmianę, która ma zniszczyć całą strukturę szkoły i która ma się odbyć na koszt samorządu. Tomasz Jaskuła z ruchu Kukiz 15 przekonywał, że edukacji nie uzdrowi likwidacja gimnazjów. Podkreślił, że zrobi to dobra kadra, dobre podręczniki i dobre programy. Prawdziwa zmiana to bon edukacyjny, szanowni państwo. Nauczyciele od 8 do 16 w szkole, wtedy zwalczymy z nami zmianowo. Karta do likwidacji, tylko jesteście szkodliwi i tego nie chcecie zrobić, mimo że robi to ogromne problemy samorządom. Zakaz pracy w szkołach publicznych dla emerytów, no chyba że mają legitymację waszych partii, wtedy pracują. Możliwość konkurencyjności, wreszcie publiczna ocena nauczyciela. Zarzuty opozycji odpierała wiceszefowa Komisji Edukacji Marzena Machałek z PiS. Zarzucała poprzedniej koalicji PO-PSL demontaż systemu edukacji. Podkreślała, że reforma rządu PiS naprawi polską szkołę. Zwracała się też do minister edukacji. Czy prawdą jest, że ustawa Prawo Oświatowe ratuje szkoły przed niekontrolowaną likwidacją? Czy prawdą jest, że ustawa Prawo Oświatowe ratuje nauczycieli przed zwolnieniami? Czy prawdą jest, że ustawa Prawo Oświatowe przywraca nadzór państwa nad polską edukacją? Czy prawdą jest, że ta ustawa została przygotowana przez wiele miesięcy po wielomiesięcznych konsultacjach? Projektem reformy edukacji zajmą się dwie komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego. Sejm kontynuuje pracę nad zmianą ustawy o zgromadzeniach publicznych. Propozycję zgłoszoną przez PiS krytykuje opozycja, zarzucając pomysłom partii rządzącej odejście od demokratycznych zasad. Z kolei PiS argumentuje, że zmiany mają na celu poszerzenie swobód i zagwarantowanie bezpieczeństwa manifestującym. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie do ustawy definicji zgromadzenia cyklicznego. Zgodę na organizację takiej manifestacji wydawałby na 3 lata wojewoda. Natomiast gmina zakazywałaby innej demonstracji, jeśli odbywałaby się w tym samym miejscu i czasie, co zgromadzenie cykliczne. Dorota Rutkowska z PO stwierdziła, że zmiany w ustawie są bezzasadne i wprowadzają wiele ograniczeń. Wy teraz oporem maniaka fundujecie nam przepisy PRL-owskie. Zabieracie nam wolność, ale zabieracie tę wolność również sobie. Dlaczego ta ustawa nie zawiera vacatio legis? Arkadiusz Czartoryski z PiS przekonywał, że jedyne ograniczenie dotyczy kontrmanifestacji, a ma to służyć zapewnieniu bezpieczeństwa. Jeżeli jest kontrmanifestacja, to ona może się odbyć w każdym czasie, tylko musi się odbyć 100 metrów dalej, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu tejże pierwotnie zgłoszonej manifestacji. Projekt już po południu trafi do Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda zachęca szwedzkich biznesmenów do inwestowania w polskie firmy związane z innowacjami. W drugim dniu wizyty w Szwecji prezydent wziął udział w zorganizowanym w Sztokholmie forum z udziałem przedsiębiorców zajmujących się nowymi technologiami. Wraz z nim w dyskusjach uczestniczą przedstawiciele polskich startupów. Ze Sztokholmu wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W siedzibie Stockholm School of Economics Andrzej Duda mówił, że polskie władze stawiają na rozwój innowacyjności w gospodarce. Polski rząd ogłosił plan zrównoważonego rozwoju, który ma wzmocnić innowacje i poprawić polską konkurencyjność na świecie. Jednym z naszych flagowych pomysłów jest Start in Poland, czyli program, który ma stworzyć najlepsze z możliwych warunki dla startupów. Chcę również powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu podpisałem ustawę o innowacyjności. I signed a new innovation bill. Jak mówił prezydent Szwecji, jest modelowym przykładem, w jaki sposób państwo, firmy prywatne oraz uczelnie współpracują w zakresie innowacyjności. Wiceminister przemysłu i innowacji Szwecji Ewa Lindström podkreślała z kolei, że rozwój innowacji jest równoznaczny z podnoszeniem konkurencyjności. Jak mówiła, inwestowanie w nowe technologie możliwe jest także dzięki nowoczesnemu podejściu całego społeczeństwa. On average, every man. Przeciętnie każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w Szwecji ma co najmniej 1,5 smartfona lub tableta. 67% naszych 2-latków używa już internetu. Has already become internet users. W Sztokholmie aż 18% mieszkańców pracuje w sektorze technologicznym. Szwecja jest z kolei uznawana za jeden z krajów, gdzie najszybciej rozwijają się startupy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Sztokholm. Przypomnijmy, w lipcu 2015 roku polskie Ministerstwo Gospodarki i szwedzkie Ministerstwo Przemysłu i Innowacji podpisały w Warszawie list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy w dziedzinie innowacji.
W Wiedniu spotkali się przedstawiciele państw organizacji krajów eksportujących ropę naftową OPEC w sprawie zmniejszenia dostaw ropy naftowej. Podczas posiedzenia mają zostać również wyjaśnione rozbieżności między niektórymi członkami organizacji. Z Wiednia Adam Czartoryski. Głównym celem obradujących w Wiedniu członków OPEC jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego ograniczenia dostaw ropy naftowej. Miałoby to doprowadzić do podwyżki cen tego surowca. Nadmierna podaż ropy naftowej trwająca od 2014 roku spowodowała drastyczne obniżki cen. Już przed rozpoczęciem obrad swojego optymizmu nie mówili przedstawiciele Iraku i Iranu, którzy w wypowiedzi dla austriackiej agencji prasowej stwierdzili, że porozumienie jest bardzo prawdopodobne. We wrześniu członkowie OPEC zawarli wstępne porozumienie zakładające ograniczenie dziennego wydobycia ropy naftowej do 32,5 miliona baryłek, czyli o niemal 750 tysięcy mniej niż w sierpniu. Niektórzy eksperci przewidują, że jeśli dojdzie do porozumienia OPEC, cena ropy naftowej przekroczy $50 za baryłkę. Dziś jedna baryłka kosztuje niecałe $47. Z Wiednia dla Polskiego Radia, Adam Czartoryski. Celem założonej w 1960 roku Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej, jak również poziomu jej cen i opłat eksploatacyjnych. W Madrycie aresztowano dżihadystę, tak zwanego samotnego wilka, terrorystę, który przygotowywał się do zamachu. Akcję przeprowadziły wspólnie policja i służby specjalne. O szczegółach Ewa Wysocka. Zatrzymany jest Marokańczykiem mającym prawo pobytu w Hiszpanii. Jak informuje policja, dżihadysta szkolił się za pośrednictwem internetu. Radykalizacja jego poglądów nastąpiła zaledwie w kilka miesięcy. Nawet w godzinach pracy wchodził na internetowe strony tzw. państwa islamskiego z firmowego komputera. Marokańczyk zaczął zamieszczać w sieciach społecznościowych fanatyczne odezwy i apele. Popierał z nich samobójcze zamachy terrorystyczne i apel ISIS-u o tzw. indywidualny dżihad, czyli zamachy przeprowadzane przez samotne wilki w państwach zachodnich. Przykładem do naśladowania byli dla aresztowanego terroryści, którzy po zamachu w 2004 roku w Madrycie, kiedy ich mieszkanie otoczyła policja, wysadzili się w powietrze. Odkąd w 2015 roku w Hiszpanii wprowadzono czwarty, przedostatni poziom zagrożenia zamachami terrorystycznymi, policja aresztowała 169 dżihadystów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jedna z najsłynniejszych choinek świata rozświetli dziś w Nowym Jorku. Przed kompleksem wieżowców na Manhattanie, zwanym Rockefeller Center, stanie prawie 30-metrowe drzewko, będące jednym z symboli amerykańskiego Bożego Narodzenia. Tegoroczna choinka z Rockefeller Center to ważący 14 ton świerk norweski o wysokości 28 metrów i 60 cm. Zawiśnie na nim 30 tysięcy LED-owych lampek połączonych kablami o łącznej długości 8 km. Na szczycie drzewa pokazywanego w dziesiątkach filmów o Nowym Jorku zostanie umieszczona kryształowa gwiazda jednego ze znanych producentów biżuterii. Uroczystemu zapaleniu lampek na choince będzie towarzyszyć koncert. Wystąpią na nim takie gwiazdy jak Dolly Parton, Tony Bennett, Sarah McLachlan i Garth Brooks. Choinka przed Rockefeller Center stanie już po raz 84. Władze Nowego Jorku szacują, że do 7 stycznia, kiedy zostanie rozebrana, odwiedzi ją trwa. Na Dolny Śląsk udała się pani premier Beata Szydło, też wyrazy współczucie rodzinom zabitych górników, ale prezydent Andrzej Duda. I zatem może pana poproszę o wypowiedź, o komentarz, może głos pana prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Takie prace w kopalni, ale trwa akcja ratunkowa i mam nadzieję, że pozostali, którzy są w kopalni, zostaną uratowani. Chciałem złożyć wyrazy współczucia rodzinom. Chciałem zapewnić opiece ze strony państwa nad rodzinami, którzy tragicznie odeszli w kopalni górników. Jestem przekonany, że rząd na czele z panią premier, a także jako prezydent Rzeczypospolitej dołożymy wszystkich starań, żeby ta opieka nad rodzinami była jak najlepsza. Mam nadzieję, że ci, którzy cały czas jeszcze znajdują się w kopalni, nie zostaną uratowani. Nie ma żadnych wątpliwości, że ratunkowe akcje, które kontynuują w tej chwili akcję ratowniczą, dołożą wszelkich starań, by ich życie zostało uratowane. Mam nadzieję, że to nie jest tego wypadku, do którego wczoraj doszło się niepokojnie. Panie Przewodniczący, informacja sprzed 13 dni, że czwarty górnik, bo pan prezydent mówił o trzech, ratownicy dotarli do kolejnej ofiary tragedii górnik, miał 24 lata. Zespół ratowniczy próbuje dotrzeć do czterech pozostających pod ziemią górników. To jest ogromna tragedia.
Właśnie w zeszłym roku, bo to jeszcze nie jest do końca, prawda, oceniane przez Urząd Górniczy, było 19 przypadków nieśmiertelnie poszkodowanych, ale tych, którzy też zginęli, czy śmiertelnie, tak. I pierwszy z nich to był właśnie w KGHM Polskiej Miedzi S.A. w Rudnej w styczniu. Jeden z górników jakoś tam został pochwycony przez i szczegóły i treści. Ale no właśnie, bo jakie wysiłki należałoby podjąć, bo nie wszystko jest, można powiedzieć, uzależnione od człowieka. Czasem błąd ludzki, a czasem no, to, co przyroda. Tak, no, to się nie ziemi, czy człowieka. Wybuch metanu nie jest zależny od człowieka. Wybuch metanu bardzo często jest zależny od człowieka. I tutaj sobie może tam panować, ale to, co stało się na Rudnej, na tyle, co wiem oczywiście, bo przecież nie jestem tam na miejscu, no to są zdarzenia, które często w sumie nieprzewidywalne, bo nam się wydaje, że jeśli prowadzimy wstrząsową gospodarkę, jak to jest wiadomo, no to ostrzeżenia rodziny i tak dalej, no używamy języka takiego, ludzie używają, no to pomijam sobie o to, żeby zabezpieczyć się właśnie przed takimi pompaniami, jak my to nazywamy, ale pompaniami możliwe, nie zawsze ten krok tak jakby by chcieli, to jest Boża łaska, jeśli w górnictwie człowiek przeżyje całe swoje życie. No tak to jest, że taka jest nasza praca, niczego nie zmieni, nawet najlepsze środki właśnie w takim momencie, jak tam były, wczesnego ostrzegania, nic tutaj nie pomogło. To jest siła przyrody, na to rzadko kiedy można poradzić. Wydaje się czasami ludziom tak po ludzku, że są w stanie nad przyrodą zapanować. To niestety jest to złudzenie, że możemy ograniczyć skutki takich zdarzeń, ale nic się tego nie ustrzegamy. No tak to jest, taka jest praca górnika. Z przykrością to oczywiście mówię, że bo nie mówię tutaj o wydarzeniach, kiedy tam ludzie stoją za tym i czasami się nie uwaga, lekkomyślność, nie jak to w życiu bywa, no ale często na Rudnej mam miejsce z tym wydarzeniem, które znam na tą chwilę, na tyle na ile ją znam oczywiście, że to przekazuję w łączności z moimi kolegami, no to tam kolegi nie wiem. No właśnie, jak to jest, bo taki wykład, który zawsze pojawiały się w kopalni miedzi, czy to tak samo niebezpieczna praca, bo te głębokości są podobne jak na kopalni węgla kamiennego, bo na 19,8 było, jeśli chodzi o polską miedź. Tak? Kopalnia, podziemne urabianie
Kopalnia ta konkretna Rudna jest największa kopalnia w miedzi w Europie i jedna z najgłębszych. A co chcemy powiedzieć górnikom? Zaraz ci barwórki za kilka dni Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za komentarz. My również pozdrawiamy serdecznie całą Radę Górniczą. I to na Dolnym Śląsku, na Górnym czy w Lubelskim, bo przecież tam też kopalnia. Szczególnie pozdrawiamy rodziny tych, którzy straciły swoich bliskich, ojców, mężów. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Kazimierz Gajcarek, przewodniczący sekretariatu górnictwa i energetyki. Tego przyrodzenia, że chcę przyszedł na piątej planie.
wszystkim, teraz dużo wcześniej naprawdę na rekordzie tego. To nie wynika z tego, że czasami tam, że po prostu nie nauczony, tak? Ale najczęściej, skoro to jest szkolenie, skoro robię, to nie będę sam przymusi, nagle na stresie, Naszym gościem jest pani profesor Grażyna Cyparowicz, ekonomistka. Witam serdecznie, szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Panie profesor, Sejm uchwalił zmianę w kwocie wolnej od podatku. Ustawa została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrośnie do 6600 zł. Jak zdecydowano z przyjętych przez Senat poprawkach, zarabiające ponad 27 tysięcy złotych rocznie jest tracą prawo do tego odliczenia. Za poprawkami opowiedziało się 221 posłów, 186 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosu. Opozycja trochę brzmi, że to nie najlepsze rozwiązanie, że to wprowadzi chaos. Jak pani odnosi się do tej ustawy, do tej propozycji? Europejska chce coś ubrać, Europejska chce coś ubrać,
chciała się do niego dotrzeć, ale chwilę mojej żonie nie było, ale to dał mojego syna. Są osoby, które nie zdawały się parlamentu wiodącym. I rządy we wskazanym, że chcą właśnie w tej bardzo części na to, co uważają od niego problemy z polityką. I teraz powiem, dobrze, że ten traktat został podwyższony. Jeżeli rządy nie chcą zdawać, żeby to było powszechne rozwiązanie, to należało to zastanowić, że rządy to dotkowi dodatkowo. Rząd też myśli o pieniądzach w budżecie, ale resort finansów obliczył, że zmiana będzie kosztować budżet państwa około 1 miliarda złotych. Jak już rozumiemy, że o tym też mówił pan prezydent, jakaś obietnica pana prezydenta, Sejm jedno, Senat troszeczkę tą ustawę podnosi, o tym mówił senator Bierecki i pani mówi, że no nie do końca sprawa przemyślana, więc czy będzie jeszcze okazja na to, żeby ktoś podjął ten temat, bardziej rozsądnie na to popatrzył, żeby nie było nie tyle tego odium takiego, że ktoś się czuje gorzej, a ktoś lepiej, tylko rzeczywiście, żeby to służyło państwu i drugie, przede wszystkim obywateli, bo nie ma państwa bez obywateli, rządzących bez obywateli. Żeby się czuć. No. Żeby się czuć. Ale to wszystko, co jest w tym momencie, to jest to, 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 co jest w tym momencie
Ludzie są głupi, lubią się dzielić, tak było. Nie, to znaczy na pewno jest to pewnego rodzaju rzecz, która wymagałaby naprawdę. Nie twierdzę, że wszystko w Turcji działa tak, jak powinno działać. Nie twierdzę, że wszystko w Unii Europejskiej działa tak, jak powinno działać. Jeżeli właśnie chodzi o te procedury uchodźcze. Problem polega na tym, że z Turcji zaczęli masowo uciekać, ale też z Syrii osoby właśnie z przeważnie Syryjczycy. Irakijczycy mówią między innymi, że właśnie że też fakt, że tu nie ma co nawet się powoływać na jakieś zeznania tych osób, że w Turcji nie są po prostu w stanie rozpocząć normalnego życia, więc szukają innej możliwości rozpoczęcia tego normalnego życia. I właśnie chodzi o to, żeby w takim porozumieniu, żeby część takiego porozumienia było to, żeby nie tylko tym osobom, które znalazły tam schronienie, zapewnić wsparcie. I że o to samo, tylko jeszcze raz, o to samo chodziłoby pewnie w takim dealu pomiędzy Unią Europejską a Niemiec. Problem jest tylko w tym, że właśnie tam nie ma z kim rozmawiać, nie ma z kim rozmawiać, ale czy nie jest tak, że te przypadki, o których ostatnio słyszeli, te przypadki zawracania samochodów etatowych do Grecji, do Turcji, jeśli się tam zamieni, to z tego co pamiętam, to nie jest tak dużo. To są rzeczywiście różne. No, tak, to jest zgrane z Europy, ale to się nie odbywa. Wiemy, to się nie odbywa z osób arbitralnych, że my tu pana nie chcemy, by pana zawracamy. To dotyczy osób, które albo na wolno nie rozpoznają pojazdu, dlatego żeby jednak wrócić do Turcji z różnych powodów. Ja nie za tego powodu. Albo dlatego, że nie wymagają ochrony międzynarodowej. Bo w sensie nie jest tak, że z tego sposobu dla ludzi radą do Unii Europejskiej. Należy się ten stan
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości jakoś tłumaczą zmiany postanowione kwotowane od podatku, no między innymi czynieniem zadość wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który to widzicie. Redaktor Kowalski też pisze w naszym dzienniku, dla kogo kwota wolna, i w ostatnich zdaniach artykułu mówi tak: jeśli kilkanaście dni temu nie przeszkadzało jednak posłom partii rządzącej wyjść z inicjatywą ustawową przedłużenia obowiązywania dotychczasowych przepisów na 2017 rok i zajęcie się tą sprawą od roku 2018, gdy miała wejść w życie koncepcja jednolitego podatku konsumującą, obiecywanego przez PiS podwyższenia kwoty wolnej dla wszystkich do 8 tysięcy złotych. Ale
Pani to zaproponuje, trzeba do sprawy jeszcze raz wrócić i to dosyć szybko. Bo my teraz trochę o komentarz. Tylko porażka demokratyczna, która poniosła
Naprawdę, jest jednak wszedł na każdą porażkę i stąd oni się próbują znaleźć jakoś tak. Czasami chodzi o czas medialny, który się zdobędzie jeszcze, żeby ten głos utrzymać. Jeżeli chodzi o przedstawicieli Partii Zielonych, no to oczywiście ma tak. Także tu w Warszawie wszystkie są zmiany. W tramwajach, w autobusie wszelkie zmiany są. Bo oni chcieli Amerykę tu widzieć. A potem jak spojrzysz, to nawet nie ma czasu. Nawet nie ma godziny. Nie ma daty. Jesteś zagubiony, zagubiona. Nie wiesz, gdzie jesteś. Tak diabeł cię opęta, żydowka. Ale za który? Za ten 606? Nie, bo ty kupiłeś laptop i to wszystko na twoje nazwisko idzie. To już jest zapłacone. Ale jak ten laptop, no to kto to używa, ten twój laptop? Bo to też jest ważne. Do 12 grudnia. No, zapłacimy, zapłacimy. Ale tego Staśka też powiem. No, na razie. Prowadzący wybory, to trzeba jakieś takie medialne, zastosować, zastanawiać się tak naprawdę, jak pracować, działać, co
Nie bardzo, że jest to spółka akcyjna, tak?